Dzień dobry, goście OX.pl dzisiaj. Sebastianie Chmielu, przedstaw proszę swoich gości, których tutaj wszystkich zaprosiłeś na dach czegoś tam. Zaraz się dowiemy, gdzie ty jesteś. Jestem na dachu, ale to moje ciuchy nie świadczą o tym, że jestem kominiarzem. Nie, po prostu masz pięknie wykrochmaloną koszulę. Tak, bardzo dobrze. To bardzo Pozdrawiam dobrze, takich serdecznie. eleganckich gości. Czy możesz przedstawić tutaj dziewczyny? I przedstawiam fantastyczne dwie postacie, czy Tak. postaci bardziej. Postacie. Dajmy postacie. Wybierzmy jakąś opcję. Dwie super osoby. Ines Stefańska, znakomita tancerka i choreograf Młodzieżowej Akademii Muzykalowej Teatr na Dłoni także i jednocześnie aktorka w Młodzieżowej Akademii, a także Iza Spisak. My znamy się krócej, ale równie utalentowana i roztańczona na maksa. Dobrze, to Sebastian, zanim ciebie zapytam, to zapytam najpierw dziewczyny. Jak poznaliście się z Sebastianem, w jakich okolicznościach przyrody i jak długo będziecie współpracować? Jak myślicie? Która najpierw? To może ta, która się spieszy na zajęcia i powiedz, na jaki egzamin się spieszysz. No to ja poznałam się z panem Sebastianem już 4 sezony temu. Jestem od początku istnienia teatru w Cieszynie. I no, przyszłam na casting i tak jakoś zostałam i mam nadzieję, że będę jak najdłużej. O, no, dobra odpowiedź. A na jakie ćwiczenia, na jakie zajęcia się przygotowujesz? Z czego masz egzamin jeszcze za chwilę? Ja się uczę w szkole taneczno-teatralnej w Krakowie i dzisiaj mam egzamin z dykcji z teatru. I masz przygotowany jakiś tekst, czy po prostu będziesz musiała wszystkie teksty powiedzieć Nie, świata? akurat na to zaliczenie musieliśmy przygotować całą etiudę związaną właśnie gdzieś tam z ćwiczeniami dykcyjnymi. Okej, dobrze. A Ines? Iza, przepraszam. Ja z panem Sebastianem się poznałam 2 lata temu, gdy też przyszłam właśnie na casting do Teatru na Dłoni w Cieszynie i pan Sebastian po prostu jest tak pozytywnym człowiekiem, że myślę, że ta współpraca jeszcze długo potrwa. O, Sebastianie, Proszę. mam nadzieję, że podzielasz zdanie dziewczyn, że współpraca długo jeszcze potrwa. Ja cały czas komentuję, ja w ogóle żałuję, że was tu nie ma w Darłówku, bo byśmy już ćwiczyli, dziewczyny. Słuchaj, zostaw darłówek i zostaw dach na razie z boku. Powiedz mi, co ty zamierzasz robić, jeżeli chodzi o Teatr na Dłoni, bo wiem, że też Cieszyn się tam pojawi. Gdybyś mógł No powiedzieć, co to za nowy projekt? oczywiście, że Cieszyn jest moim ukochanym miastem i do końca świata będę współpracował z Cieszynem. Uwielbiam Cieszyn. Love you. Natomiast moja współpraca w Cieszynie zaczęła się 3,5 roku temu, i to jest jak gdyby kontynuacja. Natomiast ten nowy pomysł, o którym chciałbym dzisiaj opowiedzieć, to seria koncertów, którą nazwałem Musica Love. I love nie dlatego, że nie umiem angielskiego, bo całkiem nieźle sobie radzę, tylko właśnie o to chodzi, żeby to tak się nazywało. Musica Love, a nie Musical Love czy Love, jakkolwiek. Natomiast no, zaprosiłem do tego projektu najbardziej utalentowane dziewczyny z teatru, ponieważ one będą robić obraz taneczny do piosenek musicalowych, a obok mnie również znakomity pianista, Błażej Knopek, którego pozdrawiam. Błażej Również Knopek z Trójwsi. właśnie Strój Wsi. Tego mi Tak. brakowało, żeby powiedzieć. No ale jesteś po prostu wszechwiedzący, więc wiesz Jesteśmy coś w portalu Śląska Cieszyńskiego, więc tutaj znamy te rejony, znamy te miejscowości i Trójwieś właśnie jak najbardziej pasuje. Dobrze, czyli rozumiem, ty śpiewasz. tam. Ty No śpiewasz, Błażej ci towarzyszy, ja próbuję tam akompaniuje. zaśpiewać. Tak, Błażej akompaniuje, a dziewczyny pięknie tańczą. I to wszystko będzie można zobaczyć w Cieszynie kiedy? W Cieszynie także, bo trasę koncertową w ogóle rozpoczynamy 10 czerwca i w Cieszynie będziemy 20, przypomnijcie dziewczyny, 28 sierpnia podczas imprezy, która się nazywa Przekładaniec Cieszyński. Także przełożymy koncert musicalowy na cieszyńską scenę. A jakie piosenki będzie można wtedy usłyszeć? Nie wiem, czy dobrze to nazwałem piosenki, ale chyba jakieś utwory będzie można usłyszeć, skoro śpiewasz. Tak, to w ogóle będzie koncert opowieść pod tytułem Jestem tutaj. Chodzi o to, że moje przygody telewizyjne, a było ich dość sporo, moje przygody telewizyjne i cytaty z tych programów, czyli cytaty znanych ludzi,
znanych, mówię o tych, którzy te programy niejednokrotnie oceniali wykonawców, bo to wszystkie, o których programach chcę wspomnieć, to były talent show i w Polsacie, i w TVN-ie, i w TVP, już byłem wszędzie. A nie było tylko na dachu jeszcze w Darłówku, ale już jesteś. Jestem i dobrze się tutaj mam, ale to w prywatnej wiadomości opowiem o Darłówku i Amberporcie. Natomiast koncert będzie opowieścią o tym, co mnie spotkało w życiu, o tym, co dały mi telewizje i dlaczego teraz jestem reżyserem i dlaczego współpracuję z teatrem i dlaczego uwielbiam młodzież i dlaczego daję im całe serce. I o tym ten koncert, niestety, oczywiście, że mam już skomponowane piosenki musicalowe i koncert w ogóle będzie się kończył moją autorską piosenką z musicalu Klucz. Natomiast coś się wyłączyło? Nie, cały czas cię słyszymy. Tak? Tak, teraz wyłączyłeś obraz. No właśnie, bo chyba się coś tutaj wydarzyło u mnie w telefonie. Nie widać mnie, rozumiem. Nie widać cię, ale możemy tak zostawić. Nie, żartuję. Sebastianie, możesz się włączyć? Tak, tylko nie wiem, co się stało po prostu, że mnie nie widać. To jest kwestia baterii. Mhm. Może tak być. Przepraszam za to bardzo, bo ja nie sądziłem, że będziemy to robić z telefonem i chyba nie przygotowałem się do końca. Co do mnie kompletnie niepodobne, bo ja zawsze jestem przygotowany. Tak, tylko właśnie teraz się boję, co robimy, Sebastian, bo chyba musimy w takim razie, no bo nie chcesz być tak, no bo bez sensu, żebyśmy byli widoczni. Nie, musimy to pociąć. No. Musimy to pociąć, no nie? Ja przyniosę ładowarkę, tak? Czy jaka jest propozycja? No tak, no to zróbmy może tak, bo rozumiem, że okej. Sekunda. Ines, ty musisz iść, nie? Nie, pani nie pójdzie nigdzie. Tak, no ja bym musiała już pomału się zbierać. Poczekajcie, już. Czy teraz mnie widać? Teraz cię widać. Mhm. Mam 5% baterii. Po prostu ja biegnę do pokoju. Słuchajcie, to zróbmy tak. Ines niech sobie idzie na zajęcia, dobrze? No bo ale musi. Ale chciałem, żeby Ines powiedziała. Nie, płach, proszę. Ona jest ważna. Ja wiem, Ines, a ty o której kończysz zajęcia? Znaczy nie wiesz, zależy, prawda? 19:05. No możemy kontynuować, jestem w pokoju, możemy kontynuować. Dobrze. Powiedziałeś, że wszystko będzie się kończyło autorską koncepcją na końcu, piosenką, tak? Autorską piosenką, tak. Wszystko, cały koncert zakończy się autorską piosenką, bo w koncercie są piosenki, które idealnie wpisują się w tą moją prawdziwą historię i są to piosenki z musicali światowych. Oczywiście w języku polskim będę je śpiewał. Okej, okay. Czyli tak. Cieszyn pod koniec sierpnia, a jeszcze są inne miasta przewidziane. Tak. Zaczynamy Oświęcimiem 10 czerwca, później Darłówko 19 czerwca, impreza dla Fundacji Morze Miłości. Później gramy 24, dziewczyny podpowiadajcie, 24 gramy w Głogówku, w gminie Walce. To są trzy pierwsze koncerty, mówimy o czerwcu. Później gramy w lipcu w Sopocie, w pięknym hotelu Testa. No i planujemy bardzo poważnie zagrać przez wakacje w hotelu w Dolinie Szarloty. Okej, okay, dobrze. I ten Cieszyn cały czas tak jest też w sierpniu. Cieszyn bardzo dobrze, że... Nie możemy się doczekać. Dobrze, bardzo dobrze pamiętałeś. Sebastianie, w takim razie musimy kończyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Życzę powodzenia na egzaminach i po prostu tam, ty już zszedłeś z tego dachu, więc się nie boję, że spadniesz. Dobrze, czy jeszcze, słuchajcie, ktoś chce coś dodać? Dziewczyny, powiedzcie dwa zdania. Czy przygotowujecie już te choreografie, dziewczyny? Przygotowujecie. Tak, już mamy parę pomysłów, konsultujemy się, mimo że obecnie nie możemy się zobaczyć, bo jestem w Bielsku, Ines jest w Krakowie, ale teraz są różne łącza i dajemy radę. A możecie pokazać coś, co już jest przygotowane, czy raczej nie? Ojejku, no, nie mamy jak. Myślę, że może być ciężko, bo ja teraz nawet za bardzo właśnie nie mam jak. Okay. Dziewczyny, a może poimprowizujecie trochę, pokażecie 33 sekundy. Ines.
Sebastian coś zaśpiewa, ja popatrzę, a wy zrobicie ten szpagat. No, ale nie będziemy zdradzać na razie. O, dobrze, to w takim razie będziemy się łączyć jeszcze raz. Musimy tylko zgrać się terminowo i godzinowo i Państwo też zobaczą, co jest już przewidziane i co jest choreograficznie już ułożone. Dobrze, bardzo dziękuję wszystkim gościom, którzy byli na dachu i wszędzie indziej, czyli oczywiście dziękuję i Ines Stefańskiej, i Izie Spisak, i Sebastianowi Chmielowi za to, że się połączyli. No i co, do zobaczenia w takim razie na tym wielkim wydarzeniu, o którym mówiliście. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Pilnujcie się, bo będziemy was rozkochiwać dość mocno. Tak, dobrze. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękujemy i do zobaczenia się, nie tylko na dachu.